Lato coraz gorętsze i coraz gorętsza staje się atmosfera w lokalnej polityce. Kolejne afery wyrastają jak grzyby po deszczu. Dzisiaj powiemy o doniesieniu do prokuratury złożonym przez gminę Nysa w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa podczas sprzedaży terenu, na którym powstał sklep Aldi, a także o uchyleniu decyzji starosty nyskiego Czesława Biłobrana, którą wydał w sprawie własnego syna. Jest piątek, 19 dzień czerwca, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na kolejne wiadomości regionalnej telewizji Opolskie. Czy pracodawca może odwołać nas z urlopu? Takie odwołanie z urlopu odbywa się na zasadzie polecenia służbowego, co oznacza, że pracownik musi je wykonać. I o tym, co jest najtrudniejsze podczas śpiewania w chórze. Słuchanie siebie nawzajem, słuchanie pani dyrygent. Decyzja starosty Czesława Biłobrana w sprawie pozwolenia na budowę wydanego dla własnego syna Macieja została uchylona przez starostę Prudnickiego. Jakie to będzie miało konsekwencje dla ukończonej już inwestycji w Otmuchowie, okaże się w najbliższym czasie. Informacji na temat decyzji udzielił nam naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Prudniku, Adam Drochomirecki. W wyniku wznowionego postępowania decyzja pozwolenia została uchylona i odmówiono zatwierdzenia tego, co było w tej decyzji przyjęte. Przypomnijmy, że starosta nyski Czesław Biłobran nie miał prawa wydawać decyzji w sprawie dotyczącej własnej rodziny. Decyzję jednak wydał i, jak się okazało, niezgodną z prawem. Czyli tak jak badał wojewoda opolski, prawda, że to domniemanie powinowactwa rodzinnego było, więc wznowił postępowanie i faktycznie to jest ojciec i syn, w związku z czym starosta nyski nie mógł tej decyzji wydawać. Nie mógł, ale wydał. I zrobił to w kilka dni po objęciu stanowiska starosty 1 grudnia 2014 roku. Jak widać, zielone światło dla wybranych inwestorów nadal jasno świeci, podobnie jak przy wcześniejszym uchylonym w lutym przez wojewodę pozwoleniu na rozbudowę kina Cinema N3D kierowanego przez znanego polityka Bogusława Wierdaka. Na pytanie, czy decyzja wstrzymuje budowę, Adam Drochomirecki nie chciał się wypowiadać. To znaczy, że nie można kontynuować budowy w tym momencie? Proszę pana, tego nie skomentuję. Budynek jest zrealizowany. Można by tak powiedzieć, prawie że zakończona budowa, bo takie oględziny też dokonaliśmy na miejscu. Nastąpiła zmiana tożsamości obiektu, dlatego odmówiliśmy zatwierdzenia tego projektu zamiennego. W naszej ocenie po prostu całkiem zmieniono budynek. Taka jest ocena. Natomiast wie pan, czy to ma być to, czy tamto, to ja nie mogę oceniać. Jak widać, w budynku nie będzie magazynów, lecz sklepy. Rossmann, Pepco i Alior Bank. On był nazwany w projekcie jako dalej magazynowy, z różnymi pomieszczeniami magazynowy. Ten projekt zamienny dotyczy magazynowego, tak? Tak. A czy tam na miejscu jest magazynowy? Proszę pana, budynek, jak oględziny dokonywałem, był pusty. Dzisiaj budynek pusty już nie jest. Na elewacjach widnieją szyldy i z całą pewnością nie są to magazyny. Szklana witryna bardziej przypomina sklep niż miejsce składowania, czego kontrolujący urzędnik najwyraźniej nie zobaczył. W związku z tą sytuacją nasuwa się pytanie, czy inwestor Maciej Biłobran Junior wystąpi do starosty Czesława Biłobrana Seniora po odszkodowanie za wadliwą, uchyloną decyzję, która może narazić go na dotkliwe straty finansowe spowodowane zablokowaniem możliwości użytkowania gotowej inwestycji. Takie odszkodowania płacone są z kieszeni podatnika. Sieci handlowe Pepco i Rossmann oraz Alior Bank będą mieć nie lada problem z decyzją, czy rozpocząć działalność w tej niejednoznacznej sytuacji prawnej. Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie może zostać utrudnione lub nawet uniemożliwione z powodu orzeczenia prudnickiego starosty. Do sprawy będziemy wracać. Podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa przez niekorzystne rozporządzenie majątkiem. Tak lakonicznie brzmi treść oświadczenia, jakie wydał wiceburmistrz Piotr Bobak. Kto miał rozporządzać tym majątkiem, nie jest jednak tajemnicą. Grunt został sprzedany w 2008 roku, czyli w połowie pierwszej kadencji Jolanty Barskiej. Sprawami inwestycji zajmował się wówczas wiceburmistrz Ryszard Walawender.
Miasto złotych interesów, jak napisały o tej aferze Fakty Nyskie w ubiegłym tygodniu, może zamienić się w miasto prokuratorskich postępowań. Sprawa terenu pod sklep Aldi jest drugim w tym roku zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, jakiego dokonała gmina Nysa. Pierwsze dotyczyło nielegalnego parkomatu przy kinie Cinema N3D. Wiceburmistrz Piotr Bobak nie chciał wyjawić, jakie czynności dotyczące sprzedaży terenu wzbudziły podejrzenia nieprawidłowości. Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że są na tyle poważne, że zaniechanie złożenia zawiadomienia mogłoby skutkować odpowiedzialnością karną zarządu miasta. Jeśli chodzi o zbycie terenu, który był, na którym był sytuowany zakład Zelbia, sprawa 16 czerwca, czyli wczoraj, została zgłoszona do prokuratury. To jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu gminy do niekorzystnego rozporządzenia własnym majątkiem. Ponieważ sprawa jest delikatna, ja myślę, że w tym kontekście tej sprawy wypowie się prokuratura. W zasadzie to jest cała treść oświadczenia, które Państwu mogę dzisiaj przekazać. A jakieś szczegóły? Ogólny zarys? To, tak jak Państwu powiedziałem, jest to zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa, popełnienia przestępstwa. I poczekajmy na to, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie prokuratura. Fakty, do których udało nam się dotrzeć, mówią o tym, że ówczesna burmistrz nie zabezpieczyła renty planistycznej, czyli opłaty za odsprzedaż terenu kolejnemu inwestorowi. Brak też zapisów w umowie sprzedaży nakładającego konieczność prowadzenia działalności związanej z branżą mięsną. Sama prowizja firmy, która kupiła teren od gminy i niedługo potem sprzedała go z 2,5-milionowym zyskiem, budzi poważne wątpliwości co do rzetelności wyceny nieruchomości przygotowanej w Urzędzie Miejskim kierowanym przez burmistrz Jolantę Barską. Burmistrz, też człowiek, czasem musi się napić. Jednak w pracy trzeba przestrzegać regulaminu, bo zawsze może znaleźć się ktoś, kto powie jak w pokerze przy wysokiej stawce: sprawdzam. Dwaj policjanci weszli w środę około godziny 10 do gabinetu burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza. Funkcjonariusze poprosili burmistrza do drugiego pokoju i przeprowadzili badanie alkomatem, czyli mówiąc wprost, kazali burmistrzowi dmuchać do testera. Badanie zostało przeprowadzone dwukrotnie w odstępie kilkunastu minut. Za pierwszym razem pokazało 0,17 mg alkoholu, za drugim razem 0,15, czyli około 0,3 promila. Co jest w przepisach określane jako stan po spożyciu alkoholu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przed interwencją policjantów do oficera dyżurnego komendy zadzwonił anonimowy informator. Czy jest jakaś procedura, czy zawsze policja reaguje na anonimowe zawiadomienie, że ktoś jest pod wpływem alkoholu w pracy? Tak, zawsze sprawdzamy takie, czyli takie na każdą interwencję policja reaguje, czyli podejmowana jest taka interwencja i w odniesieniu do tego zgłoszenia no my też reagujemy. Czyli jeżeli było zgłoszone, że ktoś nadużywa pracy alkoholu, w sensie w ogóle go spożywa, albo przyszedł i wykonuje czynności służbowe pod działaniem alkoholu, jeżeli jest takie podejrzenie, no to my przeprowadzamy badanie wobec takiej osoby na zawartość alkoholu. Sporządzona jest dokumentacja, ta dokumentacja później trafia do sądu. W miesiącu takich zdarzeń jest kilka, powiedzmy. Zdarza się, że jest kilka. A jakie grożą konsekwencje? Powiedział pan, że do sądu to trafia. Tak, no, ponieważ jest to wykroczenie. Jest to, więc jest to grzywna. Może być to po prostu nawet mandat, tylko że w takiej sytuacji zazwyczaj jest to skierowany wniosek do sądu tak zwanego tego starego grodzkiego, czyli sekcja wykroczeń. Także no to jest wykroczenie zwykłe. A jeszcze chciałem zapytać, jeśli chodzi teraz o konsekwencje w pracy, to już jest kwestia autonomiczna pracodawcy, prawda? Dokładnie. No. Często, wie pan, zdarza się tak, że no, pracownik przyszedł pod działaniem alkoholu, jest dobrym na przykład, nie wiem, spawaczem czy czymś tam. No i pracodawca mówi, wie pan, to, no, ja nie mogę go dopuścić do wykonywania pracy, ale no, ja go też nie chcę zwalniać, bo jest za dobrym pracownikiem, tak? No i tak to nieraz wygląda, że on poniesie konsekwencje w pracy na zasadzie wpisania do akt powyższego zdarzenia, dostanie nagane na przykład, albo inne jakieś konsekwencje zostaną wobec niego wyciągnięte, takie na przykład finansowe. Ale jeżeli chodzi, to nie jest gestia policji rozwiązywanie tego typu spraw. Burmistrz przyznał, że poprzedniego dnia pił alkohol na prywatnym spotkaniu.
W środę rano źle się czułem i zadzwoniłem do mojego zastępcy, że biorę dzień urlopu. Miałem jednak umówione wcześniej spotkania w urzędzie i poszedłem na nie. Jeszcze przed wizytą policjantów wypisałem wniosek o urlop. Mówi Kolbiarz i dodaje, że ma teraz jednoznaczny dowód, że jest obserwowany przez przeciwników, którzy czekają na każdą jego wpadkę. Czuję się z tym okropnie, mówił w środę wieczorem Kordian Kolbiarz. Żałuję, że poszedłem do pracy. Mogłem to wszystko załatwić przez telefon. Przepraszam wszystkich mieszkańców. Kalendarzowe lato już lada dzień. Podczas upałów nie zapominajmy o naszych czworonożnych przyjaciołach. Każdego lata w zamkniętych samochodach ginie wiele zwierząt. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w rozgrzanym samochodzie temperatura może sięgnąć nawet 60 stopni Celsjusza. Nieraz zdarza się, że ta przysłowiowa chwila w sklepie wydłuża się, co może przynieść przykre konsekwencje. Pamiętajmy, gdy zostawimy naszego pupila w samochodzie, otwórzmy mu okna. Wystarczy kilka centymetrów z każdej strony, żeby poprawić wentylację. Nie powinniśmy pozostawać również obojętni na takie zachowania. Jeżeli widzimy zamkniętego na cztery spusty zwierzaka, reagujmy, dzwoniąc na policję lub straż miejską. Według prawa zostawienie psa w wysokiej temperaturze w aucie to znęcanie się nad zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt grozi nawet do 2 lat więzienia. Pasażerowie korzystający z usług PKP Intercity powinni zapoznać się z nowym rozkładem jazdy, który obowiązuje od 14 czerwca. Zmieniły się bowiem nie tylko godziny odjazdów pociągów, ich trasy również uległy korekcie. Ku ciesze pasażerów w rozkładzie jazdy pojawiły się nowe połączenia. Wakacyjny rozkład obejmuje niespełna 30 nowych połączeń PKP Intercity prowadzących do niektórych miejscowości turystycznych, takich jak na przykład Łeba, Kołobrzeg, Szklarska Poręba, Kudowa, Zdrój czy Zakopane. Zapowiada się gorące lato w Nyskim Domu Kultury. Placówka organizuje bowiem wiele atrakcji dla mieszkańców naszego miasta i nie tylko. W tym warsztaty artystyczne, wyjazdy, koncerty i to jeszcze nie koniec pomysłów. Czego możemy się spodziewać? O szczegóły zapytali nasi reporterzy. Wakacje to dla Nyskiego Domu Kultury pracowity okres. Instytucja przygotowała moc atrakcji dla każdego w każdym wieku. Pierwsze startują zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od 29 czerwca będziemy prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku między 6 a 11 rokiem życia. W trakcie tych zajęć przygotowaliśmy szereg atrakcji. Głównym punktem całości będą gry planszowe, na które serdecznie zapraszamy. Oczywiście musi pojawić się wakacyjny akcent, więc młodzi mogą spodziewać się ciekawych i atrakcyjnych wyjść i wycieczek. Jak powiedziała instruktor Aniela Łabuś, w planach NDK-u pojawia się także basen oraz kino. Zapisy ruszają 22 czerwca o godzinie 17 w klubie Amator. Na basen będziemy dzieciaki zabierać, może do kina, może tutaj w Domu Kultury zrobimy dla nich kino, może pojedziemy do aquaparku, czy wyjedziemy do zoo. Wszystkiego najmłodsi dowiedzą się na bieżąco. Będziemy mieli panią, która będzie oczywiście prowadziła zajęcia z angielskiego. Nie będą to takie zajęcia, żeby się dzieci nie zraziły, takie zajęcia typowo szkolne, będą to zajęcia i nauka angielskiego poprzez zabawę. Zabawa, tylko i wyłącznie zabawa. Będzie także francuski akcent. Już 18 i 19 lipca na dziedzińcu muzeum, oczywiście naszego pięknego, odbędzie się festiwal piosenki francuskiej. Będzie on oczywiście darmowy, zapraszamy wszystkich mieszkańców. Festiwal rozpocznie się o godzinie 20:30, czyli jak już dziedziniec będzie miał odpowiednią atmosferę i przygotowanie do tego, aby taką francuską piosenkę zaprezentować. Wystąpią dwie gwiazdy. 18, czyli w sobotę, będzie to Jaga Kowalik, a 19 będzie to Ola Maurer. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zapowiada się również nie lada gratka dla miłośników muzyki i koncertowania, bowiem w sierpniu przez 3 dni na Forcie Wodnym na scenie zabrzmią kolejno rock i metal, następnie hip-hop, a całość zwieńczy reggae. Organizatorzy pozwolą zabłysnąć lokalnym zespołom, ale pojawią się także gwiazdy, które z pewnością przyciągną publiczność. 7 będzie to dzień powiązany z muzyką rockową, 8 dzień hip-hopowy i 9 dzień dla miłośników muzyki reggae. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dodam, że mamy gwiazdy każdego wieczoru, nawet nie jedną. Będzie gościł m.in. Tede, będzie Don Guralesco w ramach hip-hopu, będzie zespół Ceti z Piotrem Kupczykiem w ramach muzyki rockowej. Na reggae prawdopodobnie Messiah, więc myślę, że są to nazwiska, które przyciągną nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale i okolic. Słynna folk fiesta, choć nieco okrojona, również gości w kalendarzu imprez Nyskiego Domu Kultury. W ramach folk fiesty w tym roku organizujemy widowisko teatralne.
połączone z tańcem dworskim i tańcem ludowym. Nazywa się to Krakowia Danza. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Bastion Świętej Jadwigi. Przed całym tym widowiskiem będzie jeszcze support, natomiast będzie to niespodzianka. Oczywiście wstęp bezpłatny. Bastion Świętej Jadwigi w terminie Folkfiesty 15 sierpnia, ulica Piastowska. To jednak nie koniec, bowiem placówka ma w zanadrzu jeszcze kilka pomysłów. Najlepiej zatem śledzić na bieżąco oficjalną stronę instytucji lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 77 433 44 75. W ciągu kilku dni cała ta ramówka będzie dopięta. Śledźcie naszą stronę internetową i przybywajcie na nasze zajęcia i na atrakcje. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. W trakcie urlopu staramy się odstresować. Zwykle w ogóle nie myślimy wtedy o obowiązkach zawodowych. Niestety, ten błogi stan może zakłócić nasz pracodawca, który zechce odwołać nas z urlopu. Czy ma do tego prawo i kiedy? Ciągle siedzimy w pracy i mamy już dość nadgodzin, walających się papierów i złoszczącego się szefa. Niektórzy pomyślą pewnie o zmianie pracy, innym przyda się po prostu urlop. Czasem nawet krótki wypad wystarczy, by naładować baterię. Jeśli mam urlop, zawsze chcę mieć chociaż na tydzień czasu otoczenie. Albo jadę do rodziców, albo jadę do siostry do Głuchołaz, jeżeli odpowiada pogoda. Jestem na urlopie, odpoczywam, tak, relaksuję się w domu. Co jednak, gdy nagle szef się o nas upomni i zechce, abyśmy błogi wypoczynek przerwali? Jakie wtedy przysługują nam prawa? Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Pracodawca może ściągnąć tego pracownika z urlopu, jeśli wystąpi okoliczności, o których nie wiedział, udzielając tego urlopu. I tutaj takim najlepszym przykładem jest choroba innego pracownika, z którym ten nasz urlopowicz prowadzi bardzo ważny projekt. Kolejny przykład to kontrola w firmie, gdzie ten nasz pracownik urlopowicz ma bardzo ważne informacje i tak naprawdę powinien współpracować z inspektorami. Niestety, nawet jeśli grzeje nas południowe słońce, pijemy zimne drinki i ani w głowie nam powrót do domu nie mamy wyjścia. Musimy pakować walizki i wracać. Takie odwołanie z urlopu odbywa się na zasadzie polecenia służbowego, co oznacza, że pracownik musi je wykonać. Jeśli on nie stawi się w pracy, to jest to nieusprawiedliwiona nieobecność pracy, czyli ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracownik, jeśli został ściągnięty z urlopu, oczywiście te dni niewykorzystane wykorzystuje w późniejszym terminie. Jest i dobra wiadomość. Gdy szef nagle zawezwie nas, abyśmy wrócili do pracy, musi zwrócić nam koszty, jakie ponieśliśmy w związku z urlopem. Pracodawca powinien bardzo dobrze zastanowić się nad tym, czy odwołuje pracownika z urlopu i czy nie znajdzie przypadkiem zastępcy na jego miejsce. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to uczyni, to znaczy odwoła pracownika z urlopu, musi zwrócić mu wszystkie koszty, które ten poniósł bezpośrednio z urlopem. To są koszty wczasów, których na przykład firma już nie zwróci. To są koszty przelotów samolotowych. Jeśli pracownik był z rodziną na wakacjach i ta rodzina też musi wrócić, to pracodawca musi pokryć te wszystkie koszty. O planowanym urlopie warto poinformować pracodawcę jak najwcześniej. Pozwoli mu to znaleźć na ten czas odpowiednie zastępstwo lub tak zorganizować pracę w firmie, aby nasza obecność nie była akurat w tym okresie konieczna. Pracodawca może nie zgodzić się na urlop w wybranym przez pracownika terminie. Dlatego, że to pracodawca organizuje zadania w firmie, tak? I to się tak fachowo nazywa uprawnieniami zarządczymi pracodawcy. Jeśli ten pracownik w danym terminie jest pracodawcy niezbędny, to on nie wyrazi zgody na ten urlop. Natomiast to oczywiście załatwia się w inny sposób. Pracodawcy robią tak zwane plany urlopów. Zazwyczaj jest to w pierwszym kwartale danego roku, gdzie wszyscy pracownicy zgłaszają chęć wykorzystania urlopu w danym terminie, wtedy mogą już składać wnioski i pracodawca może tą pracę bardzo dobrze zorganizować. Nie zapominajmy także, że w pracy nie jesteśmy niewolnikami i urlop po prostu nam się należy. Każdemu pracownikowi należy się urlop wypoczynkowy. Co więcej, powiem, że jest to takie uprawnienie, którego pracownik nie może się zrzec. I taki niewykorzystany urlop wypoczynkowy przychodzi na rok następny. Pracodawca powinien przede wszystkim dawać pracownikowi ten urlop w naturze, a nie wypłacać wynagrodzenie. To ile dni urlopu w ciągu roku nam się należy, zależy od stażu pracy. Jeśli wynosi on ponad 10 lat, pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu. Jeśli mniej niż 10 lat, 20 dni. Pogoda w ostatnich dniach nie zachęca do pracy, może więc warto pomyśleć o urlopie?
We wtorek w Nyskim Domu Kultury odbył się koncert chóru dziecięcego Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Nysie oraz chóru Nyskiego Domu Kultury Gaudeamus. Było to muzyczne podsumowanie kolejnego roku nauki pod okiem dyrygent Izabeli Gach. Publiczność zgromadzona w NDK usłyszała różnorodną muzykę chóralną od klasyki poprzez gospel aż do muzyki rozrywkowej. Jakie emocje po występie? Emocje są wielkie. Jest to koncert, który zakończył nasz sezon tegoroczny. Każdy koncert jest dla nas bardzo wielkim przeżyciem. Przygotowujemy się zawsze długo i bardzo sumiennie pod kierunkiem naszej pani dyrygent Izabeli Gach. W okresie takim tuż przed koncertem mamy bardzo taki gorący okres. Ten okres mamy bardzo gorący, mamy wzmożone próby, mamy duży nacisk na emisję głosu, na harmonię, na to, żebyśmy się razem słuchali, na to, żebyśmy razem dobrze śpiewali, no i żeby te emocje, które niosą ze sobą poszczególne utwory, przekazać publiczności. Freedom is coming, freedom is coming. Freedom is coming, oh yes, oh freedom, oh freedom, freedom, oh freedom, freedom is coming, oh yes, oh freedom, oh freedom, freedom, oh freedom, freedom is coming, oh yes, oh yes, I know. Dzisiaj mieliśmy bardzo zróżnicowany repertuar, była i muzyka wprost z synagogi, muzyka żydowska, była i muzyka gospel, muzyka sakralna, aż po muzykę taką, można powiedzieć, bardziej popularną, typu utwory Elvisa Presleya czy Leonarda Cohena. Chór pracuje od 2 lat pod moim kierunkiem i no, widzę ogromny postęp i naprawdę widzę przyszłość przed tym zespołem. Trudno okiełznać taką liczną ekipę? Nie trudno, ponieważ to są pasjonaci. Co jest najtrudniejsze w śpiewaniu w chórze? Słuchanie siebie nawzajem, słuchanie pani dyrygent, oczywiście patrzenie na tempo, wyczucie go na początku, wejście w utwór to w ogóle... Kiedy na przykład my zaczynamy utwór jako panowie, to jest nas 4 i musimy na sobie naprawdę polegać, żeby jakby wejść i równo ze sobą na odpowiedni dźwięk. Komu łatwiej w chórze, kobietom czy facetom? Wydaje mi się, że kobiet jest więcej. Właśnie kobiet jest więcej, więc łatwiej jest właśnie zgrać się głosami, ale jednak zależy to od głosu też, bo jak kiedy są wysokie dźwięki, to czasami ciężej jest, mi się wydaje, dziewczynom. Co jest najfajniejszego w śpiewaniu w chórze? To daje bardzo dużo radości tak właściwie, bo wiemy, że robimy to, co lubimy robić i że mamy możliwość w ogóle wykonywania tego, co tak naprawdę kochamy.
wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Na najbliższe wydanie wiadomości zapraszamy już we wtorek, 23 czerwca. Do zobaczenia.